Witam Was serdecznie, z tej strony Bartek Bortan, PPC Gestok. Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim filmie, dzisiaj zajmiemy się bankiem Alior. Zanim przejdziemy sobie do analizy fundamentalnej, zaproszę Was do zapisu na nasz newsletter. Całkiem niedawno Paweł przy mojej małej pomocy napisał książkę, to jest prawie 30-stronnicowy e-book, w którym zawarliśmy właściwie całą naszą wiedzę z ponad 12 lat aktywnego inwestowania na giełdach w akcje i ETF-y. Postaraliśmy się zebrać i skondensować wszystko co wiemy na temat skutecznego inwestowania w spółki wartościowe, głównie na rynkach zagranicznych i głównie w spółki dywidendowe. Także jeżeli jesteś inwestorem, który chce sobie zbudować dochód pasywny głównie na rynkach zagranicznych, inwestować w spółki dywidendowe w perspektywie przynajmniej 10 Plus lat, czyli myśli już bardziej o swojej emeryturze, o zbudowaniu niezależności finansowej, to myślę, że ta książka może być dla ciebie bardzo dużą wartością dodaną do Twoich inwestycji i może poszerzyć Twoją wiedzę. Być może przemycić Ci jakieś rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś albo których do tej pory nie stosowałeś. Zachęcam Cię do tego, żeby się na newsletter zapisać, odebrać sobie ten e-book i jeszcze trzy inne bonusy, które. Dostaniesz w mailu zwrotnym. Możesz to zrobić w każdym momencie z poziomu naszej strony głównej. Tuż pod menu głównym jest formularz zapisu na newsletter. Wystarczy, że podasz tylko adres e-mail, nawet nie trzeba podawać imienia. Klikasz Zapisz się teraz, dostajesz zwrotnie maila z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. I kolejna wiadomość, która przychodzi, już zawiera link do pobrania tego e-booka. Zachęcam serdecznie. Teraz przejdźmy sobie już do Aliora. Zaczynamy tradycyjnie od raportu finansowych rachunku zysków i strat. W przypadku banków nie ma przychodów ze sprzedaży, są przychody odsetkowe. Całkiem niedawno zakończył się cykl podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To oczywiście bardzo pozytywnie przekłada się to na... Wyniki banków. Cały sektor bankowy jest głównym motorem napędowym ostatniej zwyżki WIG-20, ponieważ banki, jak pewnie wiesz, mają bardzo duży udział w tym indeksie, ponad 20%, dlatego dobra kondycja indeksu WIG banki i poszczególnych składowych tego indeksu od razu przekłada się na zwyżkę WIG-20, i to widzimy w przychodach odsetkowych, które są na rekordowym poziomie w przypadku Aliora, licząc od 2009 roku. Podobnie wygląda to z zyskiem netto też mamy rekordowy poziom, gdzie Alior przykładowo w 2020 roku miał stratę netto. Co ciekawe, nie korespondują z tym przepływy finansowe, ponieważ przepływy finansowe z działalności operacyjnej mamy najsłabsze przy najlepszych rekordowych przychodach odsetkowych od 2009 roku. Podobnie jest z wolnymi przepływami pieniężnymi, które też są na bardzo dużym minusie, czy jest to tak bardzo bolesne dla banków? Banki się troszeczkę inaczej analizuje niż pozostałe działalności gospodarcze. I wydaje mi się tutaj, że rzeczywiście chyba jednak najbardziej istotną kwestią jest są przychody odsetkowe i oprócz przychodów odsetkowych koszty odsetkowe. Więc jeżeli wynik z tytułu odsetek mamy mocno dodatni i mamy rekordowy zysk netto, chyba aż tak bardzo nie przywiązywałbym się do przepływów pieniężnych, tym bardziej tutaj szybko przeskoczę. Do dywidend, że Alio nie wypłaca dywidendy. Ten cash flow nie jest aż tak bardzo problematyczny, no ale problematyczny jest automatycznie brak dywidendy, co dyskwalifikuje spółkę z kręgu zainteresowania mojego, PPC Stock, ponieważ, tak jak wspomniałem, nie jest to spółka dywidendowa, a my się na dywidendach skupiamy. Przejdźmy sobie do wskaźników. Tutaj istotna jest rentowność. Do rentowności absolutnie nie mogę się przyczepić, bo jak widzicie, Wskaźnik rentowności kapitału własnego, wskaźnik rentowności aktywów zaliczyły trzy cyfrowe wzrosty. Droik mamy na poziomie. 23, ponad 23%, przy rentowności sektora bankowego prawie 19%, więc to jest świetny wynik Aliora. Podobnie z marżami, marżą zysku operacyjnego, marżą zysku netto, które też są znacznie wyżej niż średnia z sektora, szczególnie marża zysku netto. Skoro już wiemy, że nie mamy dywidend, to musimy sobie zerknąć i możemy zerknąć na prognozy. Od razu włączamy zakładkę dynamika rok do roku i zakres prognoz. Mamy prognozy sporządzone przez trzech analityków. Za 2023 rok mamy, on nam się właściwie kończy, ale będzie, mamy i będziemy mieli prawdopodobnie... Bardzo wysoki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto ma wzrosnąć o 169% przy co ciekawe spadku przychodów ze sprzedaży. Rozumiem to tutaj przychody odsetkowe, co oznacza, że bardzo duży wpływ na, na zysk będzie miał właśnie wzrost stóp procentowych, który pozwala wypracować. Wyższą marżę odsetkową. Natomiast dużo słabszy ma być rok 2024 i 2025. I względem bieżącego roku będzie to spadek o ponad 22% i o ponad 15% w 2025. Moje podejrzenie jest takie, że analitycy tutaj już dyskontują w tej prognozie poczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, które z kolei będzie miało negatywny wpływ na przychody odsetkowe i na wynik odsetkowy banku, z, jeżeli. Przejdziemy sobie z kolei do wykresu spółki, to zobaczymy, że od października zeszłego roku obserwujemy bardzo silną falę wzrostową, która wybiła poprzedni szczyt LTTM. To zaś, w moim rozumieniu, oznacza, że ten rekordowy rok 2023, który się zbliża do końca, został już tą zwyżką zdyskontowany. Czyli to, co widzimy na wykresie, koresponduje. Tak naprawdę z rekordowym wynikiem, jaki Alio zanotował w 2023 roku. Wybicie szczytu to jest wykres tygodniowy. Wybicie szczytu na razie nie wygenerowało żadnego sygnału przesilenia ani żadnego sygnału wylewającej się na rynek dużej podaży. Mamy wzrostową białą świecę z niewielkim górnym cieniem, która wybija nam ten wspomniany szczyt LTTM i nie mamy w tym momencie. Sygnału sprzedaży i on się prawdopodobnie dzisiaj, tą analizę sporządzam piątek 10 listopada, on się prawdopodobnie dzisiaj nie pojawi. Mamy szczyt LTTM już pobity na poziomie 67,80 80 zł 80 groszy. i mamy dołek LTTM, czyli start. Ostatniej fali wzrostowej na poziomie około 48 zł. W tej strefie na ten moment się poruszamy. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się działo na poziomie dołka LTTM, czyli w tym miejscu, no to tutaj największy wolumen mamy na akumulacyjnej świecy. To nie jest selling climax, ponieważ ta świeca powinna mieć wtedy większy cień. Z dołu, gdzieś mniej więcej zamykający się w połowie spredu całej świece. Natomiast kolejna świeca to jest już świeca wzrostowa, ale ma mniejszy wolumen. Nie mamy tym samym na tym dołku przewagi, przewagi popytu. Kolejna świeca to jest szpulka i to jest ta świeczka. I świeczka, która jest kolejna wzrostowa z dolnym cieniem, ma nieznacznie wyższy wolumen. Ten wolumen jest naprawdę niewiele wyższy, ale jest. Czyli tym samym mamy tutaj. Po akumulacyjnej świecy, przewagę popytu, sygnał kupna. Skutkiem tego jest dynamiczny wzrost, co ważne, na rosnącym wolumenie. Ten rosnący wolumen zatrzymuje się na tej świecy, i później mamy już wzrost na spadającym wolumenie. Trzeba pamiętać, że spadający wolumen sygnalizuje nam, że powoli wyczerpuje się w miarę wzrostu ceny popyt. Czyli im wyżej idzie cena, tym spada ilość chętnych kupować akcje po coraz wyższych kursach. Natomiast to absolutnie nie znaczy końca wzrostu. Ponieważ taka sytuacja może się utrzymywać jeszcze przez 2-3 tygodnie spokojnie. Istotne jest to, w którym momencie pojawiłaby się nad szczytem spadkowa świeca z górnym cieniem i skokowo wzrost wolumenu. W takiej sytuacji, jeżeli mielibyśmy spadkową świecę, w skok wolumenu po wcześniejszym spadku wolumenu na zwyżce, to już mamy sygnał sprzedaży. Tym bardziej wzmocniony, że pojawia się nad szczytem LTTM. Na ten moment założyć trzeba, że wektor ruchu jest skierowany w górę. I łatwiej jest pchać cenę, niż ją zawrócić. W przypadku projekty ja naniosłem na wykres zniesienia. Trzy zniesienia, które się zaczynają w tym miejscu. W tym miejscu zaczepiłem i w tym miejscu. I kumulacja zniesień jest na tym poziomie. Tutaj. Tu jest kumulacja trzech zniesień. I kolejna kumulacja trzech zniesień jest tutaj. I te, te kumula ta kumulacja zniesień dosyć dobrze, szczególnie ta w tym miejscu, dosyć dobrze pokrywa się z dołkiem LTTM kolejnym. Niżej położonym. Natomiast ta akumulacja zniesień jest bardzo blisko sygnału kupna, który zainicjował nam ostatnią falę wzrostową. To zaś oznacza, że w razie korekty cena może zmierzać w tą stronę. Natomiast zasięg tego spadku i jego dynamika w tym momencie jest absolutnie nie do określenia, ponieważ nie mamy żadnych informacji na temat wolumenu i ruchu ceny. Natomiast zakładam, że gdyby tutaj pojawił się niedźwiedzi wolumen to mamy spore prawdopodobieństwo testowania tej strefy, której zainicjowana została zwyżka sygnałem kupna i przewagą popytu. Natomiast jeżeli mielibyśmy tutaj wolumen korekcyjny i ograniczoną dynamikę spadku, korekta i cena tak naprawdę ma się prawo zatrzymać w każdym punkcie, gdzie zostanie przyłożony przez popyt duży wolumen w tym przedziale cenowym. Czy w tym momencie ja osobiście widzę tutaj jakąś przestrzeń do wejścia w tą pozycję i kupna akcja Liora? absolutnie nie ponieważ na moją korzyść nie działa żadna asymetria w kolejnym filmie zrobię dla was analizę PKN ponieważ pojawiło się kilka komentarzy na kanale że chcielibyście sobie odświeżyć to co się na PKN dzieje ja też chętnie na PKN ponownie spojrzę ponieważ jest to całkiem spora pozycja w portfelu moim osobistym i w naszym portfelu edukacyjnym PPCG Stock Dziękuję za waszą uwagę mam nadzieję że film wam się spodobał dajcie łapkę w górę Subskrybujcie nasz kanał i dołączcie do naszego serwisu. A no i nie zapomnijcie zapisać się na newsletter, o czym wspomniałem na początku. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Jedziemy po sukces. Cześć!